Ach, moi drodzy widzowie, robię dzisiaj coś, na co naprawdę nie mam ochoty, ale czasem trzeba tak w życiu robić rzeczy, których się nie chce. Tutaj mamy tubelessa, w którym taśma przepuszcza i trzeba ją wymienić. No i normalnie za coś takiego skasowałbym 8 dygiak w cenniku, ale tutaj opona jest tak sklejona z obręczą. Ta strona to jest nic, my już ją oderwaliśmy, ale i tak kciuki nas bolą do teraz. Jest jeszcze druga strona, z której ta opona wcale nie schodzi i mówię, pierdziele, nie mam teraz czasu, żeby coś takiego robić. I jak klient chce to mieć na jutro, no to powiedziałem, że to będzie kosztować 200 zł. Mając trochę nadzieję, szczerze mówiąc, że odmówi, nie będę musiał się tym zajmować, ale stwierdził, no jak to musi tyle kosztować, to róbmy. No i teraz robię. Poza tym oczywiście będziemy dzisiaj robili remont lokalu, na to też totalnie nie mam ochoty robić, bo mam ważniejsze rzeczy, no ale trzeba przystosować parę miejsc w tym lokalu do nowego asortymentu, który przyjdzie. No i patrzcie, chodzi o to, że tutaj z tej strony ta opona za uja nie chce po prostu zejść. Naprawdę, mnie, Leona, już tak bolą tutaj te kciuki, że pizdu! Naprawdę się... Już mam całe palce obtarte. Nie wiem... O, ej, schodzi! Kurde, teraz to wygląda tak łatwo, szczerze mówiąc. Na czym to ja skończyłem, właśnie klient nam przeszkodził. Jeszcze jakiś tam ruch całkiem jest niezły. No mówię, trudziliśmy się we dwójkę naprawdę mocno nad tym, a Leon wyciągnął kamerę i nagle wszystko łatwo poszło. Może to jest taka magia tej kamery. Druga sprawa jest taka, że no ogólnie jest pieprzenia z tym całym tubelessem, bo trzeba wyczyścić obręcz całą, żeby nałożyć opaskę, taśmę nową. Może nie policzymy go za 200, tylko na przykład za 100, bo w sumie nie poszło to aż tak źle, jak myśleliśmy. Cała zawalona podłoga. Jak się zapisujecie do serwisu rowerowego, myślicie, o, będziemy robili Foxy, RockShox i jakieś zarobiste rowery, a potem lądujecie na kolanach i ścieracie podłogę. I wanna drown inside this. Go down and I, like I captain. I never had a vibe this vibe. They were all so shiny with that three-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah, I am Mariah. Plan na dzisiaj, jeśli chodzi o przemeblowanie, jest taki. Trzeba wykorzystać ten kawałek ściany, na którym wiszą rowery. Trzeba te rowery wypierdzielić tam, a tutaj zrobić czadowe półki na produkty, które przychodzą z kaniona. I to będzie, jestem całkiem podekscytowany tym, co przyjdzie już jutro, ale to chyba wtedy, kiedy oglądacie ten odcinek. To jest moje zaplecze, tu trzymam rowery klientów, tu trzymam moje rowery elektryczne, które albo są już po testach, albo dopiero będą na testy. I tutaj tą ścianę chcę wykorzystać, żeby powiesić tamten wieszak na rowery, bo tamte rowery przeważnie są mało używane. Jeśli chodzi o tego delikwenta, to jak widzicie, na razie bez zmian. Myślałem, że od widza załatwię fajnego amorka, ale niestety wyszło jak zawsze, czyli teraz się nie odzywa, jak już chcę ten amorek. Więc zamówiłem z Decathlonu za 500 zł i na dodatek przyjdzie dopiero za 11 dni, także mniej więcej w połowie czerwca i tyle. Niestety musimy czekać na kontynuację tego projektu. Na razie bitwy, widzicie, jest w takiej formie jak... 14 od Kingtony. Na początek trzeba ten wieszak zdjąć. Był on chyba za wysoko zamontowany, niepotrzebnie aż tak wysoko. I tak opony gdzieś docierały do tego momentu, a wystarczy, trzeba będzie tam zamontować jakieś 20 cm niżej. O kurde, teraz wyciągnąć te metalowe. Przed chwilą był pan z tanim chińskim rowerem elektrycznym i mówił, że mu hamulec strasznie piszczał i faktycznie tak wyjącego jeszcze nie słyszałem. No i mówi, czym to zrobić, czym to naprawić? WD-40 mogę popsikać i będzie ok. No więc teraz możecie się śmiać, ale przyznajcie się na początku waszej rowerowej kariery, przyznajcie się w komentarzach, kto z was
psiknął kiedyś WD-40 hamulec. No, to nie jest pierwsza osoba, która mi się pochwaliła, że psiknęłaby WD-40 hamulec, bo czasami przychodzą widzowie i też mówiłem, że o, WD-40 hamulce. A tam zamiast podsuwać tę drabinę, woli się wychylać. Tak jest bezpiecznie. No i teraz czujesz, że wreszcie wykorzystuję tą przestrzeń, tylko że to była dużo łatwiejsza robota, trudniejsza czeka nas teraz. Na początku jak wystrajałem ten lokal, kupiłem takie skrzynki, tylko widzicie, one teraz nie wystrajają tego lokalu, tylko służą jako postawki do stolika jadalnego w mojej sali wypoczynkowej. No i chcę wykorzystać te skrzynki jako półki właśnie na ścianę, którą opróżniłem. No i patrzcie, ja chcę je tak tu, o, na ścianie. To będzie jedna półka, potem te drzwiczki zdemontować, dać jako kolejna półka. Jeszcze tu już można wstawiać i tu można wstawiać. Git plan, ujesz! Still trying to find God, still trying to act safe, yeah. Put a youngin on the corner, now he winning. By 27 he'll be dead, over in prison. Dużo ludzi, którzy tutaj przychodzi, naprawdę mówi, że mamy bardzo ładny lokal i chcemy tego, to utrzymywać, ten stan, żeby to było naprawdę fajnie, tak przyjaźnie. Więc no, staramy się nad tym wystrojem, no bo to też jest jakieś tam odczucie i doświadczenie dla klienta. Tutaj została jedna śruba, która nie chce się wykręcić, spróbuję ją wyrwać. I na sam koniec, zanim postawię tu jakieś produkty, trzeba to zabezpieczyć jeszcze lakierem, żeby żadne drzazgi też się nie wbijały klientom w palce. No i to troszkę też zabezpieczy całą powierzchnię. Teraz trzeba zapełnić półki z zawartością tych kartonów, ale unboxing ich będzie w jutrzejszym odcinku. Także do zobaczenia, do jutra!